że Górniczy Klub Sportowy nie uzyskał licencji, jest stan finansów spółki, a krótko mówiąc zadłużenie. Natomiast MCS to miejska spółka, która moim zdaniem wzorowo zajmuje się obiektem, jakim jest stadion, a świadczy o tym chociażby fakt, że murawa na naszym stadionie jest wpisana jako jedna z lepszych w Polsce w PZPN. Oczywiście można, no bo prezes Rydz akurat wymienił infrastrukturę na pierwszym miejscu, że nie uzyskał licencji. No, panie prezesie, warto się uderzyć, ale we własne piersi. Natomiast jeżeli chodzi o tą infrastrukturę, to brak zadaszeń dla noszowych jest rozwiązywany bardzo prosto. Stawia się namiot i to GKS się do tego zobowiązał. Natomiast myślę, że do przyszłego sezonu, bo to jest też okres taki, gdzie musimy uzyskać pozwolenie budowlane na takie zadaszenie, to nie jest problem w uzyskaniu licencji, wierzcie mi państwo. Natomiast no, przedstawianie jakoby infrastruktura czy stan infrastruktury GKS-u, przepraszam, GKS-u, miejskiego stadionu był jakiś, no, nie wiem, taki, że nie można uzyskać licencji, to jest trochę nie fair. W tej chwili to miasto ponosi główne koszty utrzymania i GKS-u, bo jesteśmy chyba największym sponsorem w tej chwili i my dbamy najbardziej o to, żeby ten klub jeszcze jakoś istniał.